To dobry wieczór. Czy nas dobrze widać i słychać? Dobry Poprosimy wieczór. W czatrumie o jakąś tutaj odpowiedź. O, widzimy znajomych, to bardzo się cieszymy, że widzimy znajomych. Dobrze, słychać, widać. Dobrze, bardzo się cieszę. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie, tym razem osobiście, bo tym razem system pozwolił mi Państwa zobaczyć, na kolejnym webinarium z cyklu High Impact Online. Być może uczestniczyli Państwo w poprzednich, jeżeli tak, to bardzo dziękujemy, zapraszamy na kolejne. Ja z uporem maniaka zapraszam wszystkich do naszej akcji Rok Relacji w Edukacji, gdzie mamy naprawdę grupę fantastycznych ludzi, entuzjastów zawodu zmian w edukacji, także jeżeli ktoś jeszcze nie jest, to zapraszam. To naprawdę jest akcja, która nie wymaga od człowieka specjalnych raportów i przygotowań, tylko właściwie jedyne, czego szukamy, to ludzi, którzy chcą w szkole budować lepsze relacje i dzielić się pomysłami na takowe. Zachęcam również, jeżeli ktoś jeszcze nie pobrał, udało nam się mimo pandemii wyprodukować, opublikować kolejną z naszych publikacji. Ona jest dostępna na stronie e-dos.net. Tam są różnego rodzaju artykuły i scenariusze zajęć, także zachęcam bardzo, bardzo serdecznie do pobrania tej broszury, oczywiście za darmo. Zapraszam też Państwa do zgłaszania się do bycia ambasadorem czy ambasadorką akcji Rok Relacji. Znowu to nie mamy dużych wymagań, po prostu budujemy relacje i się dzielimy tymi pomysłami na relacje. I właśnie takim pewnym tutaj rezultatem dzielenia się tych pomysłów jest właśnie to High Impact Online, gdzie chcemy przybliżyć Państwu wiedzę dotyczącą właśnie budowania relacji i ta wiedza przypływa do nas z akademii, ją wyrywamy uniwersytetom i przenosimy na grunt nauczycielski. Bo to jest bardzo ważne, żeby to, o czym wszyscy mądrzy piszą i co badają, żeby dla nas nauczycieli było zrozumiałe, potrzebne i dające się zastosować w praktyce. Mam nadzieję, że Państwo się zgadzają, że to nie jest złe posunięcie. Także mieliśmy tutaj fantastycznych prelegentów, jak Państwo widzą, wszystkie sesje są oczywiście, możecie Państwo je sobie obejrzeć, jeżeli ktoś potrzebuje, ja chętnie doślę link po raz kolejny. Poza ludźmi akademii mamy oczywiście praktykujących nauczycieli, którzy bardzo chętnie dzielą się swoimi pomysłami. W tamtym tygodniu może ktoś z Państwa był na naszym webinarium dotyczącym pozytywnej dyscypliny w szkole, bo ja miałam być, ale mi system nie pozwolił, więc nie byłam. Natomiast bardzo to było ciekawe, praktyczne, więc jeżeli ktoś z Państwa też by chciał to obejrzeć, jest dostępne nagranie. To, czym... O, Pani była, bardzo się cieszę. To, czego nie zdążyłam powiedzieć w tamtym tygodniu, to jest to, że ruszamy z nowym projektem w ramach akcji Rok Relacji 3.0. Projekt nazywa się Kulturalna Szkoła. Jak gdyby projekt został opisany, teraz czekamy na patronat uczelni. Chcemy stworzyć radę programową, do której właśnie zaprosimy tutaj panią doktor Annę Brzosko, bo zgodziła się wstępnie być w tej radzie programowej. Bardzo chcemy pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół zrozumieć ideę kultury organizacyjnej szkoły i planujemy przeprowadzenie darmowego badania kultury danej szkoły. Oczywiście po takim badaniu będzie raport, więc szkoła może się dowiedzieć, jaką kulturę posiada i co z tego wynika dla pracy i współpracy w danej placówce. Mamy już 6 szkół chętnych w programie. Chyba w tym roku możemy przyjąć tylko 10, więc jeżeli ktoś z Państwa jest chętny, to proszę oczywiście o kontakt. Bardzo chętnie weźmiemy Państwa szkołę pod uwagę. Warto, naprawdę warto wiedzieć, w jakiej kulturze pracujemy. Jesteśmy też w trakcie przygotowania do naszej trzeciej już konferencji dotyczącej psychologii w edukacji, Rewelacje 3. Program jest prawie gotowy. Napłynęło bardzo dużo zgłoszeń, za które dziękujemy. Może ktoś tutaj z Państwa takie zgłoszenie też wysłał. Myślę, że w poniedziałek, we wtorek będziemy się kontaktować z Państwem a propos właśnie tych zgłoszeń, także bardzo, bardzo dziękujemy. Konferencja się odbędzie 5 grudnia, chociaż mamy tyle zgłoszeń, że może zrobimy to na 5 i 6 grudnia. Zobaczymy, będziemy Państwa
informować. A teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam na webinarium z panią dr Anną Brzosko. My się poznałyśmy na uczelni, znaczy poznałyśmy, to chyba jest duże słowo. Pani doktor była moim wykładowcą. Ja siedziałam w pierwszej ławce, bo ja taka jestem z tych takich grzecznych studentów i pamiętam, że byłam zachwycona wykładem jednym, drugim i trzecim, potem takim warsztatem właściwie na koniec jeszcze. I ja już nie pamiętam w tej chwili, Aniu, czy ja tę książkę miałam, zanim ja cię poznałam i potem się zorientowałam, że to byłaś ty, czy ty tę książkę poleciłaś i ja ją kupiłam później. No w każdym razie książkę tutaj się chwaliłam, że mam. Jeżeli ktoś z Państwa tej książki nie czytał, to po prostu trzeba, bo tutaj jest dużo bardzo, bardzo cennych myśli, ale też taka, jak ja powiedziałam, taka refleksyjno-praktyczna, czyli też taka narzędziowa. W związku z tym wiele rzeczy możemy wykorzystać dla swojego rozwoju, jak i rozwoju naszego zespołu w placówkach edukacyjnych i nie tylko. Aniu, ja Ci bardzo dziękuję za to, że zgodziłaś się wystąpić dla nas pro publico bono, umówmy się, także bardzo, bardzo to doceniamy. Wiemy, że robisz warsztaty dla firm, dla biznesu, tutaj zgodziłaś się dla nas to zrobić pro publico bono, także bardzo dziękuję w imieniu wszystkim swoim i uczestników dzisiejszego webinarium. Dziękuję, życzę miłego odbioru, ja tu będę w tle, oczywiście zaraz się wyłączę, przerzucę tylko prezentację, dobrze? Żebyśmy wiedzieli, co jest co. O, powinno się zmienić, świetnie. To ja się, proszę Państwa, wyłączam, jestem w tle. Jak ktoś będzie potrzebował certyfikata, wierzę, że będą tacy, to ja proszę tym razem o kontakt mailowy, ja go podam na końcu, dobrze? Żeby była jasność i Państwo się nie martwili, że takiego certyfikatu nie będzie. Dobrze, Aniu, że tak powiem, jak to Anglicy mówią, the floor is yours. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponieważ wystąpienie i jakby będę pracowała z Państwem, czyli z nauczycielami, to zawsze, Marta, Ty może tego nie wiesz do końca, ja pracuję również z nauczycielami. Chciałam powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych grup do pracy. Bardzo wdzięczna i bardzo wymagająca, co podwyższa poziom każdego przekazu. Więc na początek chciałabym Państwu powiedzieć, właściwie złożyć pokłon pokory za pracę, którą Państwo wykonujecie z młodzieżą, bo ja również czasami pracuję z młodzieżą, ale pracuję czasami i po tych kilku momentach, kiedy z nimi jestem, jestem szczęśliwa, że mogę wyjść, a Państwo wykonujecie kawał, naprawdę kawał bardzo potrzebnej roboty, w związku z czym bardzo Wam za to wszystko dziękuję. Dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać na temat zielonej ścieżki i dobrostanu nauczyciela, bo wychodzę z założenia, że trzeba zaczynać od siebie. Tak naprawdę na początek musiałabym się chyba właściwie usprawiedliwić, dlatego że ja nie jestem nauczycielem. Dla mnie królową nauki jest zarządzanie. I z punktu widzenia zarządzania chciałabym przeprowadzić Państwa przez to dzisiejsze spotkanie. Wyświetliłam slajd i wyświetliło się zdjęcie pana Petera Druckera, jednego z najważniejszych osób, największego filozofa zarządzania, który w 50-tych latach powiedział takie bardzo dla mnie ważne zdanie: najpierw zarządzaj sobą, potem innymi, a dopiero potem organizacją. I dla mnie to zdanie jest pewnego rodzaju mottem naszego dzisiejszego spotkania, bo prosto można to przełożyć, to zdanie i to motto bardzo prosto można przełożyć na edukację. I ja chciałabym pokazać właśnie, jak to można przełożyć i jak można zarządzić sobą. Bo trzeba by najpierw tylko zastanowić się, co to znaczy. Co to znaczy zarządzaj sobą? Dla mnie zarządzaj sobą oznacza zbuduj swoją samoświadomość. Dowiedz się, dlaczego jedne rzeczy lubisz, drugich nie. Jak będziesz to wiedzieć, to wtedy, jak tak troszeczkę można by powiedzieć, okrzepniesz w tej wiedzy, to wtedy można zacząć budować ten drugi krok, czyli zacząć zajmować się zarządzaniem innymi. Zarządzaniem innymi, z czym ono się kojarzy i z czym ono się wiąże? Ono wiąże się przede wszystkim z komunikowaniem.
I teraz, jeżeli mówimy o komunikowaniu, to mnie zawsze się takie pytanie nasuwa, będę Państwa prosiła o odpowiedzi na czacie. Czy człowiek może nie komunikować? Pytam, czy człowiek może nie komunikować? Widzę, że się pojawia, zaraz będzie jakaś odpowiedź. Czy można nie komunikować? Czy jest taka możliwość? Czy człowiek może tego nie robić? Chyba nie. Tak, tak dokładnie. Człowiek nie może nie komunikować. Człowiek komunikuje zawsze. Tylko, że gdybym powiedziała, człowiek komunikuje zawsze, to nie jest takie, nie jest nic specjalnego. Więc człowiek nie może nie komunikować. I teraz komunikując, my wywieramy wpływ. Ale teraz okazuje się, że w tym zarządzaniu innymi, w tym komunikowaniu, nie wiem, czy Państwo tak macie, ja tak miewam. Czasami jak wchodzę do pomieszczenia i okazuje się, że w tym pomieszczeniu siedzą już jakieś osoby, ja jestem pierwszy raz w tym pomieszczeniu, pierwszy raz widzę te osoby, to czasami zdarza mi się tak, że widzę kogoś i mi tak tutaj gula rośnie. I wiem, że nienawidzę. A ta osoba nawet nie do końca się odezwała, nawet nie do końca zareagowała, ale jednak negatywne emocje. Pytanie, czy Państwo macie tak samo? To się czasami zdarza, ja z tym walczę, ale to się jednak czasami zdarza. Bywają też takie pomieszczenia i takie sytuacje, że wchodzę do niego i widzę ludzi i mówię, matko, jak będzie dobrze, wiem, że mogę z nimi porozmawiać, wiem, że możemy po prostu posiedzieć i pomilczeć, że będzie dobrze. No to pytanie jest, i tutaj z punktu widzenia Druckera i z punktu widzenia tego zdania, Drucker mówi, dowiedz się skąd tak masz, dlaczego jednych nienawidzisz, a drugich kochasz, bo to nie jest w nich, to jest w tobie, to jest jakiś wzorzec, na który reagujesz i on jest w tobie i musisz wiedzieć, jaki ten wzorzec jest, żeby móc nim zarządzić, żeby móc dobrze komunikować z innymi. Potem pojawia się zarządzanie organizacją. Ten ostatni punkt nas kompletnie dzisiaj nie będzie interesował. Nas tak naprawdę będzie interesować punkt pierwszy, czyli zarządzaj sobą po to, żeby zarządzać innymi. Więc cofamy się, bo my jesteśmy najważniejsi. Jeżeli zarządzimy sobą, to wtedy możemy uruchomić całą procedurę. Ale teraz można by zadać pytanie, skoro skończyłam zarządzanie, to jest jedno z kluczowych pytań jak dla mnie, co to jest zarządzanie? Z czym Państwu kojarzy się zarządzanie? Bo definicji zarządzania jest bardzo dużo. Tylko pytanie, czym ono jest dla Was? Trzeba się zorientować i zastanowić, ustalić, co jest zarządzaniem, żeby potem można mówić o zarządzaniu innymi albo zarządzaniu sobą. Rozdysponowanie zasobami, porządkowanie chaosu. Przepiękne definicje. To rozdysponowanie zasobami najbliższe jest definicji, którą ja chciałam Państwu na dzisiaj zaproponować. Pan profesor Pszczołowski, niestety już nieżyjący, polski specjalista do spraw zarządzania, powiedział kiedyś, że zarządzanie według niego to jest gospodarowanie zasobami. Więc jeżeli to jest gospodarowanie zasobami, to, a my dzisiaj mówimy o zarządzaniu sobą, to pytanie jest, co to znaczy zarządzanie sobą? Przez prostą analogię, zarządzanie sobą będzie gospodarowaniem zasobami osobistymi. No to pojawia się kolejne pytanie, ale jakie to są, co to są zasoby osobiste? I teraz, żeby zająć się zasobami osobistymi, chciałabym Państwu zaproponować, żebyśmy dzisiaj, a ja proponuję, żeby już z tą definicją pozostać, zająć się i jakby popatrzeć na człowieka jako na pewnego rodzaju system. Dla mnie ten system będzie składał się z czterech elementów i tak on właśnie wygląda. Czyli dla mnie człowiek jest systemem, który składa się z takich oto elementów: ciało, umysł, emocje i duch. Ze względu na to, że to jest system, wszystkie te cztery elementy są ze sobą połączone. Ponieważ są połączone i ponieważ to jest system, to jeżeli jeden z tych elementów tego systemu
ulegnie jakiemuś uszkodzeniu, to cały system będzie miał problemy. To wynika z definicji systemu. No i teraz pojawia się pytanie. Jeżeli człowiek to taki system i składa się z tych czterech elementów, to gdzie są zasoby? Zanim dojdziemy do tego, gdzie są zasoby, chciałabym Państwu zaproponować pewną zabawę, a właściwie konkurs. I to dokładnie konkurs będzie z nagrodami. Nagrody są przewidziane. Dlatego, że za chwilę pokażę Państwu inny system, a właściwie metafory systemu. Ten system wygląda w ten sposób. Składa się też z czterech elementów. Składa się z wozu, z woźnicy, z lejc i konia. Cztery elementy połączone ze sobą jako system, poruszający się gdzieś w jednym kierunku. Pytanie do Państwa. I to jest pytanie punktowane, bo chciałabym, żebyście się Państwo zastanowili i spróbowali przyporządkować temu systemowi, który w tej chwili widzicie, czyli wóz, woźnica, lejce i koń, system, który pokazywałam przed chwileczką i już do niego wracam, system człowiek, ciało, umysł, emocje i duch. Więc pytanie do Państwa jest następującej treści. Czym będzie wóz? Kim będzie woźnica, co to będą lejce i czym będzie koń. Mając do wyboru wóz, woźnicę, lejce, koń, ciało, umysł, emocje i duch. Jeżeli okaże się, że ktoś z Państwa zgadnie wszystkie cztery, to jest nagroda. Nagrodą w tym mini konkursie będą książki, które Marta pokazywała na początku. Ja za chwilę pokażę prawidłową, moją, według mnie, prawidłową rozwiązanie konkursu. Zaczniemy za chwilę od wozu, więc pytanie pierwsze, czym jest wóz, gdybyście Państwo mieli wybierać? Tu pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Zastanówcie się Państwo jeszcze. Ciało, umysł, emocje i duch, wóz. Czym będzie wóz? Piękne, pojawiają się odpowiedzi. W większości prawidłowe, wóz to ciało. Tak, wóz to ciało. Zresztą, gdybyśmy tak popatrzyli na to, w języku polskim mamy takie określenia. Tyle sobie na barki nałożyłem. Tak mi ciężko. Tak jakbym właśnie takim wozem była. Studenci, z którymi pracuję, bardzo często opowiadają, że ciało to jest to coś, co przynosi głowę profesora do szkoły. Że po to profesorom tak naprawdę potrzebne jest ciało. Czasami myślę, że może coś w tym jest. No dobrze, to jest ciało. Gratuluję wszystkim Państwu, którzy poprawnie rozwiązali tę część łamigłówki. No dobrze, pytanie drugie. To kim będzie woźnica? Pojawiają się jakieś odpowiedzi. Pojawiają się odpowiedzi umysłu. Chciałam Państwu powiedzieć, że umysł na pewno nie. Umysł na pewno nie. Pytanie pomocnicze, które można by tutaj zadać w tym momencie, to jest pytanie, na jakie pytanie zna odpowiedź woźnica? Na jakie pytanie? Woźnica zna odpowiedź na pytanie, dokąd jechać? Dokąd jadę, dokąd jedziemy, czyli takie, wiecie Państwo, sienkiewiczowskie quo vadis. No to na to pytanie, tak jak część z Państwa odpowiada, dokładnie na to pytanie zna odpowiedź duch. I to jest prawidłowa odpowiedź. Woźnica to duch. Kolejna część tej układanki. Gratuluję wszystkim Państwu, którzy tak odpowiedzieliście. Pytanie kolejne, czym będą lejce w takim razie? I tu pojawiają się właściwie odpowiedzi,
ale chciałam Państwu powiedzieć, dziękuję Pani Patrycjo, to jest pierwsza dobra odpowiedź, bo to są lejce. Lejce to jest umysł. Umysł, dlaczego? Bo lejce wiedzą, znają odpowiedź na pytanie jak, szybciej, wolniej. I tutaj okazuje się, że ostatnim elementem, dopiero koń, to będą emocje. Wrócę do lejc na chwileczkę. My w języku polskim mamy nawet takie powiedzenia, trzymać emocje na wodzy. Jak mówimy, trzymam emocje na wodzy, to emocje, to wodze nie mogą być tymi emocjami. Jeszcze ciekawiej jest w języku angielskim. Znacie Państwo powiedzenie hold your horses, mówiąc o powstrzymaniu emocji. Dokładnie to to tłumaczy. I emocje to koń. Z takiego ułożenia sytuacji, z takiego ułożenia tego systemu, przyporządkowania systemu ciało, umysł, emocje, duch, do tego systemu wóz, woźnica, lejce i koń, wynika jedna bardzo ciekawa rzecz. Popatrzcie Państwo, emocje to koń. Koń, najważniejszy element tej układanki. To pytanie do Państwa, będziemy pewnie sprawdzali, czy komuś udało się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie cztery pytania, prawidłowo zidentyfikować każdy z tych elementów układanki. To wcale nie jest łatwe zadanie, ale żebyście Państwo zrozumieli, dlaczego ja proponuję taki sposób patrzenia na ten system, to chciałabym pokrótce przejść przez ten system jeszcze raz, ale w drugą stronę. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tym wozie odpada koło. Jeżeli w wozie odpadnie koło, to czy ten system się dalej przemieści? Kiedyś pracowałam z taką firmą budowlaną i ci osoby uczestniczące w szkoleniu powiedzieli: Pani Aniu, przecież to takie proste. Oczywiście, że się przemieści. Pani, tylko trzeba tak ten... Będzie miał ciężko, tak, będzie miał ciężko, ale trzeba na wozie ten towar tak równomiernie rozłożyć, jak go Pani tak rozłoży, a woźnica usiądzie po przeciwnej stronie, co to odpadnięte kółko, to da radę. Oczywiście, że da radę. Wielkiej Pardubickiej nie zdobędzie, ale da radę przejechać, przemieścić się, bo o to właściwie pytałam. I teraz zobaczcie Państwo, wóz to ciało. Jeżeli mamy, zdarzyło się Państwu kiedyś z katarem albo z gorączką przyjść do pracy? Bo mnie tak. Czy byliście Państwo wtedy w stanie pracować w 100% efektywnie? No, chyba z tym jest pewien problem. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy macie Państwo tak zwane odpadnięte kółko. Da radę pracować, ale nie jesteśmy wtedy w 100% efektywni i zużywamy swoje zasoby bardziej, niż powinniśmy o nie zadbać, szczególnie w takim momencie. To teraz zobaczcie Państwo drugą sytuację. Hipotetyczna. Woźnica jest pijany. Czy ten system się dalej przemieści? Trudne pytanie. Woźnica pijany. Czy system się przemieści? No tak, oczywiście, że się przemieści. Wężykiem, może i wężykiem. Ale koń, zobaczcie Państwo wtedy, co się dzieje z tym systemem. Koń wtedy przejmuje władzę. Koń. I tu jest największa tajemnica całego tego systemu, tej metafory, to chciałabym, abyście Państwo bardzo mocno zapamiętali. Koń przejmie władzę. Koń, czyli emocje. Emocje, co oznacza, że będą one siłą napędową całego tego systemu. Emocje są nieodłącznie związane z motywacją. Zresztą łacińskie źródło słowa motywacja to movus movere, wprawiać w ruch. To dzięki emocjom działa cały system. Im silniejsze emocje, tym bardziej działa. I teraz okazuje się, i to jest dość istotny kawałek, że
motywacje tak naprawdę są tylko dwa rodzaje motywacji, wewnętrzna i zewnętrzna. W długim okresie jednak, jak popatrzymy na to, to bardziej działa, jeżeli mamy do czynienia z motywacją, to w długim okresie bardziej istotna jest motywacja wewnętrzna. A z motywacją wewnętrzną, to my robimy tylko dwie kategorie rzeczy. Tylko dwie kategorie rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, dwie. Jakie? Okazuje się, że to jest prosta sprawa. Z motywacją wewnętrzną, szanowni państwo, robimy tylko rzeczy. To mogłabym zadać państwu pytanie, jakie rzeczy robicie z motywacją wewnętrzną? Ale pytanie, odpowiedź od razu. Z motywacją wewnętrzną robimy rzeczy ważne, a w nawiasie jest napisane dla mnie, i przyjemne. Teraz rzeczy ważne i przyjemne. Można by się zastanawiać, czy pomiędzy ważne a przyjemne można postawić i, czyli czy wszystkie rzeczy, które są ważne, są również przyjemne. Nie, czasami bywają takie, które są tylko ważne i są takie, które są tylko przyjemne. Ale istotne jest to, że to są dwie kategorie rzeczy, które powodują, że pracujemy z motywacją wewnętrzną. I teraz przy motywacji wewnętrznej, jeżeli robimy rzeczy, które są ważne dla mnie, to dobrze by było zapamiętać, że dla każdego ważne będzie co innego. Moje ulubione zdanie brzmi: dla każdego ważne jest to, co dla niego jest ważne. A więc koń będzie poruszał się dokładnie w tym miejscu i będzie szedł do tego miejsca, gdzie będzie szła jego motywacja wewnętrzna. Gdzie będą rzeczy miłe i gdzie będą rzeczy przyjemne, a czasami gdzie będą rzeczy ważne. Tam będzie poruszał się system w momencie, kiedy duch traci możliwość kontroli nad całością. Można by popatrzeć też na ten system i na tą metaforę systemu jeszcze w ten sposób. Popatrzeć umysł. Czy zdarza się, że pęknął, no tutaj mamy lejce, jak lejce pękną, to czy ten system dalej się przemieści? No przemieści się dalej, tak. Przecież koń nadal jest połączony dyszlem z wozem, ale nadal koń przejmuje władzę. Nadal najistotniejsze będą emocje. Teraz należy również pamiętać, a szczególnie istotne jest to dla państwa, jako dla nauczycieli, że emocje są również klejem, o czym oczywiście doskonale wiecie, emocje są również klejem pamięciowym. Im silniejsze emocje, tym bardziej zapamiętujemy. O, pytanie, czy ważniejsze emocje przyjemne, czy emocje nieprzyjemne? Okazuje się, że jedne i drugie są tak samo ważne, ale z zupełnie innego powodu. No i na koniec można by się zastanawiać, co się stanie z tym systemem, kiedy padnie koń, czyli kiedy system emocjonalny będzie się rozpadnie. Czy coś się stanie? Czy ten system się przemieści? A niektórzy próbowali mi kiedyś tłumaczyć, że można by tak wyprząc konia, jak będzie z górki, a na wozie będzie niewiele towaru, to może wtedy można by, woźnica mógłby pokierować całością. Może i tak, ale okazuje się, że tylko przez chwilę. Bo później i tak cały system się rozpadnie. I teraz mamy te cztery elementy. Mamy ciało, mamy umysł, mamy emocje, mamy ducha. Mamy ten system i w ramach tego jednego systemu okazuje się, że każdy z elementów będzie pełnił istotną rolę, tylko żeby on tę rolę istotną pełnił, musimy się zastanowić, jakie zasoby mamy w tym systemie. Pamiętacie państwo, zarządzanie sobą to gospodarowanie osobistymi zasobami. Czyli jakie są te osobiste zasoby? Okazuje się, że wszystkie zasoby osobiste człowieka są zgromadzone właśnie w tych czterech sferach. Co to są zasoby osobiste? Zasoby osobiste to jest coś takiego, co my po prostu mamy. Z powodu tego, że jesteśmy człowiekiem, nikt nam im więcej nie musiał dawać. Mamy je na wyposażeniu. I teraz mamy cztery grupy tych zasobów. Mamy zasoby, które dotyczą ciała. Zasoby cielesne to są zasoby, które odpowiadają za działanie.
To jest takie pytanie, które można by sobie zadać, bo chciałabym teraz z Państwem przejść przez takie ćwiczenie, które ja czasami robię, jak pracuję z osobami dorosłymi, ale uwaga, to jest ćwiczenie, które ja również wykonuję z młodzieżą, czasami jak pracuję z młodzieżą. Ćwiczenie w całości nazywa się znoszenie jaja zasobów osobistych, bo będę chciała z Państwem trochę przejść przez tą procedurę, a będę prosiła o to, żeby na czacie zapisywać odpowiedzi. Więc teraz skupiamy się na zasobach osobistych dotyczących ciała ze sfery cielesnej. Pytanie do Państwa jest, jakie to są zasoby? Ja będę trochę o nich opowiadać, a Państwo, jeżeli macie jakieś pomysły, to proszę zapisywać na czacie. Więc tak jak powiedziałam, zasoby cielesne dotyczą ciała. Zasoby cielesne pomagają nam w działaniu. To jest takie pytanie, na które można by sobie postawić takie pytanie, bez jakich zasobów osobistych ja w tej chwili, ja nie byłabym w stanie poprowadzić tego webinarium. Bez czego? Co jest naprawdę mi potrzebne? Och, zdecydowanie, głos, wigor też zdecydowanie jest potrzebny. Więc potrzebny jest na przykład głos. Jak ktoś pracuje na infolinii, również są takie zasoby cielesne, które mu są ewidentnie potrzebne. Oprócz głosu potrzebne jest zdrowie na pewno też, ale i słuch by mu się przydał. To na pewno. Więc tutaj mamy zasoby dotyczące ciała, jakby przy zasobach cielesnych warto jest jeszcze pamiętać to, że czasownikiem operacyjnym dla tej sfery jest słowo działam, robię. Jakie tych zasobów jest całe mnóstwo. Za chwilę pokażę Państwu te najistotniejsze z punktu widzenia naszej pracy. Oto one. Czyli ciało odpowiada za działanie. I tymi zasobami, które są ewidentnie najistotniejsze, zmysły, mózg z jego prawą i lewą półkulą, energia i wygląd, głos, gesty, instynkty, mimika, płeć, zdrowie, wdzięk, uroda i organizm. Pod słowem organizm można by wstawić każdy układ, który mamy w ciele. Krwionośny, pokarmowy, bo dysfunkcja któregokolwiek z nich będzie nam ewidentnie utrudniała pracę. Ja wiem, czy ktoś z Państwa, komuś z Państwa udało się pracować z grypą żołądkową. No jest to ewidentne utrudnienie pracy. Więc trzeba zadbać o ciało. I teraz, dlaczego ja o tym tak mówię? O tym, że zdrowie jest ważne, o tym, że należałoby o nie zadbać. Najlepiej i najwięcej wiedzą ci, którym to zdrowie się popsuło, ale wiedzą o tym również ci, którzy w którymś momencie otarli się o wypalenie zawodowe. Bo ciekawostka polega na tym, że syndromy wypalenia zawodowego są widoczne w ciele. Problem tylko polega na tym, że my je bardzo często ignorujemy. O jakich mówię syndromach? No proszę bardzo. Zmęczenie, podwyższona skłonność do zachorowań, trudności wegetatywne, lista na czerwono. Czemu ja o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że tematem naszego dzisiejszego spotkania jest również zadbanie o dobrostan nauczyciela. Ja specjalnie wypisałam sobie taką najbardziej popularną definicję, co to jest dobrostan. To jest badawcza i emocjonalna ocena swojego życia, doświadczenie przez człowieka pozytywnych emocji, niski poziom szkodliwych nastrojów, wysoki poziom zadowolenia z życia. A więc jeżeli mamy zadbać o dobrostan nauczyciela, szczególnie, że mamy początek roku szkolnego, w związku z czym dobrze by było teraz o to zadbać, żeby tego dobrostanu mieli Państwo i wystarczyło go na cały rok szkolny, to należy zwracać uwagę na te syndromy, bo one się pojawiają. A, przejdzie. No nie zawsze. Więc na to szczególnie zwracam uwagę. To zasoby dotyczące ciała.
wracam do slajdu ogólnego. Druga sfera, którą chcę się teraz zająć, to sfera emocjonalna. Sfera emocjonalna, szanowni państwo, tutaj znowu pytam o, proszę się zastanowić i na czacie zapisywać zasoby, jakie my mamy w tej sferze. Sfera emocjonalna to jest sfera, która jest odpowiedzialna za odczuwanie bólu i przyjemności. Czasownikiem operacyjnym dla tej sfery będzie słowo czuję. Pytanie do państwa, jakie zasoby będziemy mieli w tej sferze? Co my mamy? Na co możemy liczyć? Nasze reakcje. Na pewno tak. Co jeszcze? Jakie jeszcze zasoby możemy mieć w tej sferze? Sfera emocjonalna. Stabilność. Ewidentnie stabilność, tak? Szczególnie ta stabilność emocjonalna. Jest cały optymizm. Piękny zasób. Umiejętność rozpoznawania swojego nastroju. Bardzo ważny zasób, a w dodatku bardzo... nie każdy to potrafi. Satysfakcja, empatia. Pojawił się mój ulubiony zasób, czyli empatia. Bardzo państwu dziękuję. Jakie zasoby emocjonalne mamy w tej sferze? Pokazuję to, na co chciałabym państwu szczególnie zwrócić uwagę. Zobaczcie państwo, tutaj tych kropek może nie jest aż tak dużo, jak na poprzednim slajdzie dotyczącym ciała, ale zwróćcie na kilka bardzo z mojej perspektywy ciekawych. Mamy tutaj taki zasób, to jest druga kropka, w cudzysłowie jest napisane paletę emocji. Bo pod tym słowem tak naprawdę można by zgromadzić wszystkie emocje, nazwane emocje, jakie człowiek posiada. Tak swoją drogą, wiecie państwo, ile słów w języku polskim oznacza emocje? Ktoś to wie? Myśmy w Instytucie Talentów policzyli. Dużo. O, to jest bardzo precyzyjne. A może by tak ktoś spróbował trafić w jakąś liczbę? Jest ich faktycznie dużo, 200. No prawie, bo jest ich 280, więc gratuluję. 200, szanowni państwo, 280 słów oznacza emocje w języku polskim. Oczywiście w 5 podstawowych grupach emocjonalnych. 200. I każdy je ma. Pytanie, czy my je potrafimy nazwać. No i to jest ten problem, bo jeżeli czegoś nie potrafimy nazwać, to nie potrafimy tym zarządzić. Między innymi dlatego też pokazuję państwu tę listę i pracujemy i pokazuję, rozmawiamy dzisiaj na temat zasobów osobistych nauczyciela i zasobów osobistych człowieka. Dlatego, że jeżeli nie będziemy potrafić nazwać zasobów, to nie możemy nimi zarządzić. Jeżeli nie możemy nimi zarządzić, to jak mamy zadbać o swój dobrostan? Dalej mamy wrażliwość, uczucia wymieniana przez państwa, empatia, motywacja, temperament, nastroje. Przedostatnia kropka, czujnik prawdy wewnętrznej. Na to chciałabym państwu zwrócić szczególnie też uwagę. Co to jest czujnik prawdy wewnętrznej? Każdy z nas to ma. Nie każdy nazywa to w ten sposób. Można by powiedzieć, czujnik prawdy wewnętrznej to inaczej niekongruencja. Jakie trudne słowo. Ale ja państwu zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Gdybyśmy sobie, szanowni państwo, przypomnieli początek naszego dzisiejszego spotkania, kiedy oddano mi głos i ja już zaczęłam się przedstawiać, gdybym zaczęła się przedstawiać mniej więcej w ten sposób. Bardzo się cieszę, że państwa widzę. Naprawdę. Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo jestem szczęśliwa, że zostałam tutaj zaproszona. Bardzo dziękuję Marcie za to, że umożliwiła mi spotkanie z państwem, bo ja naprawdę przygotowałam dla państwa bardzo interesujące spotkanie. Będzie ciekawie. Jakby państwo zareagowali na taki początek spotkania? Podejrzewam, że po takim moim rozpoczęciu wypowiedzi część z państwa opuściłaby spotkanie. No właśnie, bym się wyłączyła. Dlaczego? Przecież powiedziałam, że będzie dobrze i że cieszę się, że was widzę, widzę państwa na czacie, ale powiedziałam, że będzie interesująco.
Problem polega tylko na tym, że te moje słowa nie były wspierane mową ciała, tonem głosu i wyrazem twarzy. I w momencie, kiedy mamy taką niespójność, kiedy słowa mówią inne, jedno, ale twarz i ton głosu mówi inne, to my nie zwracamy uwagi wcale na słowa, tylko na to, co widzimy na twarzy. To jest taki czujnik, który my mamy w sobie. Dzieci bardzo prosto widać w momencie, kiedy kłamią. Widzieliście Państwo kiedyś dziecko, które kłamie? Małe dziecko. Przecież nie trzeba słuchać słów tego dziecka, żeby wiedzieć, że małe kłamie, bo ono się kręci, robi dziwne rzeczy. Wije się jak piskorz, mam takie powiedzenie. Okazuje się, że ciało pokazuje niespójność. I teraz my jako osoby dorosłe nauczyliśmy się tego, żeby... A wydaje nam się, że jesteśmy dobrymi kłamcami, że potrafimy ukryć to, co właśnie, o czym właśnie myślimy, co mam, jaki mam nastrój. Tylko, szanowni Państwo, to jest widoczne. To słychać. To słychać. Stało się coś? Nic się nie stało. Zła jest. Nie jestem zła. Od pierwszego momentu, od pierwszego tonu słychać, że jesteśmy niespójni, bo czujnik prawdy wewnętrznej to jest wykrywacz kłamstwa, wykrywacz niespójności. Przecież to słychać od pierwszego, dzień dobry. Jeżeli ktoś wchodzi i mówi dzień dobry, to wiadomo, że dzień nie będzie dobry dla tych, z którymi ta osoba ma właśnie w tej chwili pracować. Więc to jest jeden z naszych zasobów. Czy my mamy na to wpływ? Oczywiście, że mamy. Oczywiście, że mamy. Tylko musimy świadomie podejść do tego, żeby nad tym zasobem popracować. I tak jak mówiłam w przypadku zasobów ze sfery cielesnej, przy sferze emocjonalnej również mamy do czynienia z elementami, które mogą być związane z wypaleniem zawodowym. Zobaczcie Państwo, w tej sferze również wypalenie zawodowe może zrobić swoje spustoszenie. Bezsilność, przygnębienie, użalanie się nad sobą, znerwicowanie, poczucie braku uznania. To są syndromy wypalenia, które są związane właśnie ze sferą emocjonalną. To sfera emocjonalna, teraz sfera umysłowa. Sfera umysłowa, i znowu pytanie do Państwa. Ja będę opowiadać Państwu, proszę o interakcję i zastanowienie się, jakie zasoby mamy w tej sferze, ponieważ sfera umysłowa dotyczy oczywiście umysłu, ale czasownikiem operacyjnym dla tej sfery jest słowo myślę. Najprościej można by powiedzieć, te zasoby są ewidentnie związane z pracą umysłową. No to co my tutaj mamy? Pięknie widzę, na czacie pojawiają się odpowiedzi: wiedza, pamięć, koncentracja. No i pewnie za chwilę pojawią się wydolność, pięknie, pojawią się kolejne zasoby, które mamy w tej sferze. To jest, szanowni Państwo, niesamowita sfera, jak każda oczywiście z nich. Natomiast sfera umysłowa, jak za chwilę Państwo zobaczycie, w tej sferze mamy w sumie, przynajmniej wypisanych na slajdzie, najwięcej zasobów. Popatrzcie Państwo. I rozum, i pamięć, ale i pamięć tutaj Państwo wymienili, ale przy pamięci dość istotne w nawiasie zapominanie, wrócę do tego za chwileczkę, nastawienia, intelekt, logika, wyobraźnia, wiedza, rozumienie, przekonania, twórczość, kojarzenie, myślenie, świadomość, abstrahowanie i tak dalej, aż do poczucie humoru. I poczucie humoru to jest chyba mój najbardziej ulubiony zasób z tej sfery. Powiedziałam, że wrócę do pamięci, a tak naprawdę do zapominania. Pamiętajcie Państwo, to może jako przypomnienie bardziej, zapominanie jest integralną częścią pamięci. Całe szczęście, że my zapominamy. Całe szczęście.
bo są takie osoby, które nie zapominają, ale to jest choroba. Kilka takich różnych chorób, które jest związane z tym, że osoby pamiętają prawie wszystko na różnych poziomach. Jest taka choroba, która należy do spektrum autyzmu i nazywa się savantyzm. To są osoby, które zapamiętują długie szeregi liczbowe. Jest taka choroba, która nazywa się hipermnezja. I to są osoby, które, kilka takich osób żyło bądź żyje na świecie, które pamiętają wydarzenia dotyczące danej osoby od niemalże najmłodszych lat. I pamiętają to naprawdę. Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa choroba. Są też takie osoby, które są nazywane supermnemonistami. O jednym z nich, nie pamiętam imienia, rosyjskim dziennikarzu o nazwisku Szereszewskim, powstało kilka książek. Szereszewski pamiętał wszystko. Wszystko, co go dotyczyło, wszystko, czego miał się nauczyć, wszystko pamiętał. Pamiętał, podawało mu się datę i on pamiętał, w co był ubrany, jaka była pogoda, z kim rozmawiał, jaka była sytuacja polityczna, wiedział wszystko. Problem polegał na tym, że on nie potrafił przestać tego pamiętać, a jego umysł ciągle pracował. My i wszyscy... Chyba bym umarła. No tak, to są bardzo trudne sytuacje, dlatego że mózg cały czas pracuje, nie ma chwili wytchnienia. My na szczęście zapominamy. Jesteśmy bombardowani całym mnóstwem informacji, ale na szczęście zapominamy to, co jest czasami trudne. I o tym dobrze pamiętać. I mój, tak jak powiedziałam, mój ulubiony zasób z tej sfery, czyli poczucie humoru, ono czasami ratuje życie. Jak już nie wiadomo, co zrobić, to przynajmniej z poczuciem humoru będzie prościej. Czy tak jak Państwo popatrzycie i patrzycie na tę listę, ona jest największa, ale z tego powodu też, to jest ciekawe, każdy tak naprawdę z tych elementów można by rozwijać. To jest też niesamowite, że można nad tymi zasobami pracować. Znam szereg szkoleń i kursów, które rozwijają poszczególne zasoby właśnie ze sfery umysłowej. No ale i w sferze umysłowej oczywiście pojawiają się syndromy wypalenia zawodowego. I też jak dużo jest tych zasobów, tak dużo jest też i tych syndromów wypalenia, bo i obniżona koncentracja uwagi, i trudności z logicznym myśleniem, zaniki kreatywności, ograniczenia albo niedostateczne przygotowywanie się do zajęć. Chodzi o zmianę. Jeżeli mamy spektakularną zmianę w sposobie działania, to może, ja nie mówię, że zawsze to będzie dotyczyło i zawsze to będzie związane z wypaleniem zawodowym, ale to może dotyczyć wypalenia zawodowego, więc trzeba temu przeciwdziałać. Jeżeli zauważamy coś takiego, to trzeba by coś z tym zrobić. No i ostatnia część układanki, czyli zasoby duchowe, sfera duchowa człowieka, bardzo ciekawa sfera, natomiast powiedziałabym z jednej strony lekko indywidualna, ale chociaż indywidualna, to okazuje się, że i tak pomimo tej indywidualności mamy punkty wspólne. Co to jest sfera duchowa? Sfera duchowa, Szanowni Państwo, to jest sfera, jak ją wytłumaczyć, to są mój wewnętrzny system wartości. Czasami definiując sferę duchową, mówię, że to są wartości, z którymi wychowali mnie moi rodzice, albo wartości, które ja chcę przekazać na przykład swoim dzieciom. Wartości, które ja uważam za ważne. Czasownikiem operacyjnym dla tej sfery, i tu oczywiście pytanie jest również do Państwa i prośba o zapisanie na czacie, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jakie zasoby mogą wchodzić w sferę duchową, należeć do sfery duchowej człowieka. Pamiętajcie Państwo, każdy z nas je ma, z tego powodu, że jestem człowiekiem.
Czasownikiem operacyjnym dla tej sfery jest słowo wierzę. I tak jak mówiłam, moja wewnętrzna, moja prywatna sfera wartości. Mój prywatny system wartości, zasady moralne, tak jest. Na pewno zasady moralne. Sumienie, pięknie, szacunek. Bardzo ciekawe, tu w tej sferze mamy bardzo ciekawe zasoby. Prawda. Zaufanie. Przepiękne zasoby państwo wymieniacie. Honor. W zgodzie ze sobą. Cudowne. Dziękuję Państwu bardzo za aktywność. Pokażę Państwu te zasoby, na które ja chciałabym zwrócić uwagę. Oto one. Tak jak mówiłam, to system wartości. Spokój ducha, ale zwrócę, nie będę czytać po kolei, chcę zwrócić uwagę na trzy. Przede wszystkim wiara, nadzieja i miłość. I tutaj można by powiedzieć, dobra, ale ja nie wierzę. Czasami zdarzają mi się takie odpowiedzi w momencie, kiedy pokazuję tę listę. Szanowni Państwo, nie trzeba być związanym z żadnym systemem religijnym. Jeżeli ktoś jest związany, to dla niego ta wiara będzie oznaczała wiarę, tutaj możecie Państwo wpisać po trzy kropki, w to, co dla Państwa jest najważniejsze. Ale jeżeli ktoś nie jest związany z żadnym systemem religijnym, toż to może być wiara w siebie, w naukę, w karty tarota, w pieniądze albo jakąś siłę z kosmosu. I to dalej będzie wiara. Tylko w coś, co jest jakoś nazwane. I teraz, jeżeli pamiętacie Państwo, mówiłam, dla każdego ważne jest to, co dla niego jest ważne. Jeżeli my wiemy, w co dana osoba wierzy, to łatwiej jest nam do tej osoby dotrzeć. Teraz jeżeli chodzi o tę część układanki, jakby ten fragment systemu, dość istotne jest to, że przez pryzmat tego, w co ja wierzę, co jest dla mnie ważne, co ja uważam za ważne, będę ja próbowała tak do innych podejść. Tylko muszę wziąć pod uwagę niestety, że jeżeli coś jest ważne dla mnie, to wcale nie oznacza, że będzie ważne dla nich. I teraz jeżeli chcę, żeby przekazać tym innym to, co jest ważne dla mnie, z jakiegoś punktu widzenia, to muszę wiedzieć, co jest ważne dla nich. I jeżeli przełożę to na ich ważne, to dopiero wtedy będę w stanie się z nimi łatwiej dogadać. W sferze duchowej mamy oczywiście również i spokój, i poczucie pełni, i stany duchowe, i dar życia, i harmonię, godność. Przepiękne zasoby. Mamy tutaj również bardzo istotny zasób, istotny z punktu widzenia poczucia własnej szkoły, czyli poczucie własnej wartości. W tej sferze niestety również można znaleźć problemy, które związane, pojawiają się problemy związane z wypaleniem zawodowym. Pojawiają się u tych osób, które zmagają się z wypaleniem, mają trudności właśnie z dobrostanem, pytania o sens życia, zaniki zainteresowań, negatywne oceny samego siebie, negatywny stosunek i do uczniów, i do rodziców. Na różnych poziomach te syndromy wypalenia zawodowego się pojawiają, a chodzi o to, żeby im przeciwdziałać, żeby zauważyć, że coś się dzieje i żeby nie trzeba było przechodzić przez ten trudny czas, tylko budować swój dobrostan. Będziemy go budować tylko wtedy, kiedy będziemy budować samoświadomość. I tak, szanowni Państwo, przeszliśmy przez wszystkie cztery elementy, wszystkie cztery grupy tworzące system człowiek. Zastanówcie się Państwo, które z nich wykorzystujemy i którymi z nich zajmujemy się, a które z nich leżą odłogiem, używając metafory. Ciało działa od samego początku. Maluchy, jak tylko się urodzą, to ciało jest najbardziej aktywne. Wszystko
wszystkiego uczą się niemalże organoleptycznie. Jak dzieci idą do, trafiają w system edukacji, najpierw do, nie wiem, żłobka, przedszkole, szkoła, to wtedy umysł staje się istotny. Pracujecie Państwo nad tym, żeby ten umysł pracował wspaniale. Jak dzieci, a potem już młodzież i dorośli kończą szkoły i trafiają do pracy, to trochę w zależności od tego, do jakiej pracy trafiają, albo potrzebny jest umysł, jak trafiają do pracy umysłowej, albo potrzebne są ciało, jeżeli trafiają do pracy fizycznej, mówiąc troszeczkę kolokwialniej. Pytanie jest jedno i to jest niesamowite. Kiedy my tak naprawdę intencjonalnie zajmujemy się emocjami, sferą emocjonalną, i kiedy zajmujemy się duchem? Niektórzy mówią, duchem zajmuję się raz w tygodniu przez godzinę w niedzielę. Fajnie, kiedy, jeżeli w ogóle kiedyś się zajmuje. Emocjami najczęściej niestety, jak rozmawiam z różnymi osobami, to mówią, że zajmujemy się wtedy, kiedy nam się popsuło. A na tym nie polega budowanie dobrostanu. Budowanie dobrostanu polega na tym, szczególnie dobrostanu nauczyciela, który ciągle jest wystawiony na ocenę innych. Żeby zadbał o wszystkie cztery sfery razem, od razu. Działanie profilaktyczne jest najistotniejszym elementem całej tej układanki. I jeżeli zadbamy o te cztery elementy, jeżeli będziemy świadomie nimi zarządzać, to będziemy w stanie też świadomie zarządzić zasobami tych, z którymi pracujemy. Kiedyś pracowałam i pokazywałam, robiłam to ćwiczenie, które teraz przeprowadziłam razem z Państwem, czyli odkrywaliśmy zasoby osobiste człowieka. Robiłam to z dziećmi w przedszkolu. I po odkryciu, oczywiście robiłam to w zupełnie inny sposób, ale po odkryciu wszystkich czterech sfer i ustaleniu, co dzieci posiadają, jedna z dziewczynek podeszła do mnie i zapytała: ja też tak mam. Człowiek tak ma, to znaczy, że chłopcy tak mają, dziewczynki tak mają i wszyscy tak mają. I tego Państwu życzę, żebyście Państwo świadomie podchodzili do zarządzania sobą i zarządzania całym tym układem, a wtedy, jeżeli to zrobicie, będziecie w stanie Państwo świadomie poszukiwać również swojej zielonej ścieżki, czyli takiego momentu, w którym zielona ścieżka to jest filozofia stworzona w Instytucie Talentów przez Renatę Good, która mówi dokładnie tyle, że jeżeli mam pasję, jeżeli wiem coś o sobie, jeżeli mam wybór, to wybiorę to, co lubię robić najbardziej. Jak będę robić to, co lubię robić najbardziej, to będę poszukiwać do tego i wiedzy, i umiejętności, i będę sprawdzać, i poszukiwać, i będę szukać autorytetów, i moje poczucie własnej wartości będzie rosło, i będę szukać mistrzów, i będę zadowolona, i będą mi towarzyszyć pozytywne i przyjemne emocje. I w którymś momencie będę mieć specjalizację i poszukam też swoich uczniów i dojdę do czegoś, co się nazywa mistrzostwo osobiste. I tego, Szanowni Państwo, życzę Wam najbardziej, żebyście Wy trwali, myślę, że znaleźliście swoje mistrzostwo osobiste, ale żebyście trwali na zielonej ścieżce i żebyście znajdowali te zielone ścieżki również u Waszych uczniów, bo to będzie Wam dawało niesamowitą radość, czego Państwu na ten w sumie dopiero rozpoczynający się rok szkolny życzę najbardziej. I to tyle ode mnie. Marta, jak jesteś, właśnie wróciłaś, dziękuję Ci bardzo. Jestem, nie śmiałam przeszkadzać, tak czekałam na jakieś takie, wiesz, zakończenie. No ja mogę zadać dwa pytania? Oczywiście, że tak. Bo tam się pojawiło w tej sferze duchowej coś, co ja przegapiłam wtedy z Twojego wykładu. Bycie częścią większej całości, bardzo mnie to interesuje. Mogłabyś tak wyjaśnić? Tak, niektórzy uważają, że są połączeni z innymi, że jednostka to mało,
że dopiero we wspólnocie jesteśmy, że we wspólnocie jest wartość. No, czyli ten kapitał społeczny właśnie, to jest coś, co ja muszę sobie doczytać. To bardzo mnie to zaciekawiło. A powiedz mi, jakbyś mogła podpowiedzieć tutaj obecnym nauczycielom, którzy na przykład rozpoznali w sobie jakieś te symptomy wypalenia zawodowego i się mogli zmartwić na przykład. Jak szukać pomocy w takiej sytuacji? Gdzie, do kogo to się człowiek zgłasza? Nie wiem, czy wiesz, wypalenie zawodowe to jest jednostka chorobowa. Ja wiem, tylko nie chodzi mi o wiesz, NFZ, który powie mi, że mam 3-0. Nie mówimy o NFZ-cie. Tak naprawdę samopomoc jest najważniejsza. Czyli jakby ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś zostało rozpoznane, to pytanie, pierwsze pytanie, które ja zawsze zadaję sobie i osobom, z którymi też pracuję, czy jestem w stanie coś zrobić, żeby temu przeciwdziałać, a właściwie jeszcze trzeba by zadać, czy to coś, co powoduje ten syndrom, zależy ode mnie, czy nie? Czy mam na to wpływ, czy nie, tak. Jeżeli mam na to wpływ, to zmień, jeżeli wiesz jak. Jeżeli nie, to może porozmawiaj z kimś na ten temat. To nawet nie musi być specjalista, to wystarczy dobra, zaufana osoba. Takie przyjemne, przyjazne ucho. Tak dokładnie, zwane, tak? Przyjazne ucho, bardzo, bardzo, bardzo. Tak, a dopiero potem, jeżeli tutaj nie znajdujemy żadnej odpowiedzi, ewidentnie widzę, bo to jest pytanie, czy jeżeli nawet znajduję jakieś syndromy, które mogą być związane z wypaleniem zawodowym, to czy ja je znajduję w jednej sferze, czy we wszystkich czterech? Bo jak gdzieś w jednej, to prosto, to trzeba się zająć tym jednym. Jak we wszystkich czterech, to trzeba już wtedy przysiąść bardziej, Czyli jak gdyby nie pozwolić sobie się nie wypalić, pozwolić, tak? Zdecydowanie nie ignorować nawet najmniejszych symptomów. Dziękuję Ci bardzo. Było pytanie, Aniu, wcześniej Pani prosiła o pokazanie, ja sobie tu zapisałam, slajdów. Chyba to chodziło o to wypalenie zawodowe, tak. Czy można prosić jeszcze raz o slajdy z wypaleniem zawodowym pierwszych dwóch sfer? Ciało. Pani Katarzyna Kownacka prosiła, tak? To tu jest ciało. Nie wiem, czy Pani jeszcze z nami jest, Pani Katarzyno, jeżeli tak, to pokazujemy ten pierwszy slajd. Pani Katarzyna, okej, faktycznie. Jest Pani Katarzyna, tak? To jest pierwszy i drugi to miały być emocje. To tak. Są emocje, proszę bardzo. To oczywiście nie jest pełna paleta tych symptomów wszystkich, ale te, które... Ale jest ich dużo, więc ja myślę, że nauczyciele bardzo często odczuwają parę z nich, jak nie kilka albo i kilkanaście, więc to jest taki zawód, który jest też... Mówmy przecież... się, to jest bardzo trudny zawód. Zgadzam się, także myślę, że jak ktoś z Państwa właśnie to rozpoznał, to może będzie mu łatwiej siebie zdiagnozować w takiej sytuacji. Proszę Państwa, ja tutaj wklejam jednak dzisiaj certyfikat. Proszę zobaczyć, czy to się otwiera Państwu na komputerkach. Jakby ktoś nie mógł tego otworzyć, to proszę o sygnał. Ja też podam Państwu mój mailowy. Jeżeli ktoś by chciał do tego programu Kulturalna Szkoła przystąpić, czy w ogóle do akcji Rok Relacji, zaangażować się w jakikolwiek sposób, to również zapraszam do kontaktu. Mamy jeszcze, Aniu, problem, znaczy nie problem, tylko mamy zagadnienie konkursu. Jak Pani odpowiadały na pytania, to ja sobie wypisałam trzy nazwiska osób, które odpowiedziały jako pierwsze i poprawnie. To trzy, to jest ok, bo tak nie ustaliłyśmy tak? No więc to, co ja sobie wypisałam, mam nadzieję, że nikogo nie skrzywdziłam. Osoby, które wypisałam, i mam również nadzieję, że nie przeczytam źle nazwiska, to jest Pani Dorota Andraka. Jest Pani z nami, Pani Doroto? To widzę, że Pani była pierwsza i poprawna. Pani Patrycja Śreniawska. Pani Dorota, gratuluję Pani Doroto. I Pani Lucyna Myszka-Strychalska. To były osoby, które powiedziały jako pierwsze i wszystko miały dobrze. To tym osobom możemy obiecać tę nagrodę, tak? Tak. Dobra. Proszę podać adresy do wysyłki Marcie i prześlemy książkę. Tak, proszę do mnie na tego maila tutaj pokazanego dobrze napisać, to wtedy zajmiemy się tą wysyłką. Czy ten certyfikat się otwiera? Proszę Państwa, ktoś sprawdził? Mam nadzieję, że tak.
Dobra, super. Pani doktor Aniu, bardzo dziękujemy. Myślę, że było to bardzo, bardzo dla nas mądre i wartościowe webinarium. Weźmy sobie to do serca na początku roku szkolnego. Zadbajmy o siebie, żeby w czerwcu nie czuć się po prostu źle. Albo jeszcze wcześniej niż w czerwcu, bo to nas może dopaść o wiele wcześniej. Dbajmy o siebie. Jesteśmy ważni i nie dajmy sobie tego zabrać. Dokładnie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Rok relacji. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.